Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Droid152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, naszym towarzyszem dzisiaj oczywiście będzie Kaja. My musimy wyruszyć... My musimy wyruszyć w miejsce, żeby dostać się do fortu. Więc zaznaczymy sobie to zadanko. Mamy parę fajnych broni. Nie wiem, mam jeden punkt umiejętności. To na razie nam nic nie daje. Kryształków mam bardzo mało. Nie pamiętam do końca, co ja kupiłam za te kryształki. Natomiast wiem, że musimy udać się na miejsce, gdzie jest Thornhilda. Ona powinna nam pomóc do fortu się dostać. Więc skorzystajmy oczywiście z jej pomocy. Ja mam nadzieję... Tak, mam ją zaznaczoną na pomarańczowo. Dobrze. Tak jeszcze na szybko sprawdzę, ale wydaje mi się, że tutaj raczej już niczego ciekawego nie znajdziemy. Tylko pytam się oczywiście w przeciwną stronę. Dobra, Kaja. Ja mam nadzieję, że ty faktycznie za mną idziesz, jak najbardziej. Będziemy starali się polepszyć z Kają nasze stosunki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast, no, tak jak mówię, fort będzie pierwszym miejscem, gdzie spróbujemy coś załatwić. O mój Boże, widzę, że tu raptor przylazł normalnie. O kurde, Kaja, widzę, że my mu gówno robimy, wiesz? Upsi. Dobra, na szczęście zajął się Kają. Dobra. Ciężkie ciosy ładnie wpadują. Dobra, widzę, że on jest bardzo skupiony na Kai. Jak widzicie, na luzie jesteśmy w stanie bić przeciwników trudniejszych od nas. Niestety... Berserkowie sksuli mi chyba expa. Za mojego raptora. Dobrze, no trudno, nie opłacało się w takim razie go w ogóle lać, ale no dobrze. Co my tu mamy? Krwisty pazur i Kaleb. Prawdziwa przyjemność. Jestem Kaleb, twój ulubiony handlarz. Mhm. Kupuj, póki nie brak towaru. No, nie znam cię, no ale co oferujesz? Co oferujesz? U mnie znajdziesz towary z całego świata, a ceny są moim wielkim atutem. Wiesz dlaczego? Nie mam pojęcia. Bo niby skąd? Widać, że nie jesteś obeznany w biznesie. Ale i tak ci powiem. Sprzedaję swój towar po cenach rynkowych. Bez rabatów, promocji, nic z tych rzeczy. A ponoć ceny stanowią twój atut. Źle mnie zrozumiałeś. One się nie zmieniają. W tym tkwi ich przewaga. Nikogo nie oszukuję. Co za tym idzie, nie mogę cię potraktować szczególnie. Na moim miejscu zrobiłby to tylko kompletny idiota. Czy wyglądam na kompletnego idiotę? Już trzeci raz dostaję taką odpowiedź. Muszę przestać o to pytać. No nieważne, zagadałem się. Odezwij się, jeśli zapragniesz zerknąć, czym handluję. Dobra, bo widzę, że ta rozmowa jest dosyć długa. Pokaż mi... Sprawdźmy od razu. Masz jakieś bronie, których nawet nie uniosę. Masz fajny łuk. Dalej nie wiem, w co powinniśmy pójść. Standardowa koszula rebelianta i prosta koszula. Tutaj złom. No dobrze, czyli... Można u niego kupować też paliwo. Podejrzewam, że z czasem... Dlaczego nie handlujesz w forcie? Pochodzę z miasta w kraterze, a to się nie podoba strażnikom. Przynajmniej pozwolili mi się rozstawić tutaj. Z czasem, jeżeli będzie nam brakowało gdzieś tam jakiegoś paliwa, bo oczywiście paliwo jesteśmy w stanie zdobywać realnie w świecie gry, już mieliśmy tego przykłady, no to wtedy myślę, że można się pokusić o kupno. Jak idzie interes? Niestety, nie dorobiłem się zbyt wielu klientów. Głównie obsługuję te pracujące w polu biedaczyny. Bardzo licho u nich z kryształkami. Strażnicy zaś we wszystko zaopatrują się w forcie. Kiedy tylko uzbieram dosyć pieniędzy, wyniosę się stąd. Na pewno nie czeka mnie tu świetlana przyszłość.
Dobra, przez przypadek weszłam mu w towary. Aha, zanim sobie pójdziesz, pamiętaj. Wpadnij do mnie, kiedy znowu będziesz w okolicy. Zrobię lepszy użytek z twoich kryształków niż ci z fortu. Im już wystarczy. Do zobaczenia. Dobra, jeżeli będziesz miał coś ciekawego w przyszłości, to dlaczego by nie? Rozejrzyjmy się, jak tutaj wygląda sprawa terenów. Tam biega szczuromas chyba. Tutaj ten krwisty pazur. One się chyba będą biły między sobą. Nieważne, może się nad tym jednak nie zastanawiajmy, tylko... Hej, hej, hej! Zaczekaj! Poświęć mi chwilę, dobrze? O co chodzi? Chcę się stąd wyrwać. Jest tu taki niedaleko legowisko szczurów. Wielkich, wygłodniałych. Nie pozwalają nam pracować. Kazali mi się tym zająć. Nie wolno mi wrócić, dopóki nie pozbędę się szczurów. Skąd przyłażą szczury? Żyją na błotnisku. Idź za węchem, trafisz bez problemu. No to je załatw. Nie. Nie zdołam tego zrobić. Nie? I już. Miałem z nimi przejścia. Straszne przejścia. Ale ty z pewnością się ich nie boisz, prawda? Czy mógłbyś je zlikwidować? Zapłacę. Dlaczego tak bardzo nienawidzisz szczurów? Nie lubię o tym gadać, ale... Dobra. Nie zawsze byłem berserkiem. Dawno temu wiodłem życie banity. Co noc spałem w różnych gównianych miejscach. A te cholerstwo łaknęły ciepła naszych ciał. Dlaczego właziły nam do posłań? Nie dało się ich powstrzymać uchwyctwo. Nie chcę więcej o tym mówić, jasne? Tak, rozumiem. Dobrze, zajmę się szczurami. Nawet nie wiesz, jak bardzo jestem wdzięczny. Zabij je. Wykończ wszystkie. Pokaż, kto tu rządzi. Misja Plaga Szczurów. Może byśmy się tym w sumie zajęli na samym początku. Jak bardzo daleko to jest. Plaga Szczurów. Ach, tutaj. 5 szczurków jest w okolicy. Może byśmy spróbowali, dlaczego by nie. Nie ukrywam, że przydałaby się lepsza broń i nie ukrywam, że przydałyby nam się okulary, które wskazują przedmioty. Okulary można kupić. Chyba już nawet spotkaliśmy jakiegoś handlarza, który jest daje kuźwa. W co wlazłam? Wlazłam w coś i nie wiem w co. W szakala. O, fuck man. Zaraz coś czuję, że umrzemy. Gdzie jesteś? Postanowił się tamtędy rzucić. A nie, dobra, biegnie tu. Kaja, widzisz, że ja umieram, nie? Boże, jak mi Kaja zaraz zabije. Dobra, dawaj Jax. Fuck, dobra, odwrót. Super, zabiła go. Jak widzicie, dużo expa. Nie było jakieś bardzo trudne. No mam wrażenie, że przeciwnicy są poprawieni, jeżeli chodzi o ich poziom trudności. To znaczy wcześniej tacy z czachą sprawiali ogromne problemy. No a teraz jest inaczej. Co to za miejsce? Ach, cholera. Oj, niedobrze. Widzę, że tutaj mamy... Z jakiegoś powodu nie kupuję bajki do Kinsa o maszynach hybrydy. Ale kto udowodni, że jest inaczej? Nie wiem, Jax, natomiast wiem, że musimy wejść w paszczę. Tutaj chyba wcześniej były kiedyś rozpruwacze. Dobra. Architekci Starego Świata byli prawdziwymi artystami.
Te budynki z kopułami są po prostu niesamowite. Okej, jeden szczur już się na mnie rzuca. Widzę Alex w czystej formie. No. Głodny szczuromas. No. Trochę mnie... O matko. Jeden jest jakiś taki gruby, chyba. A nie, głodny, dobra. Dobra, jeden załatwiony przez Kaję. Drugi chyba przeze mnie będzie załatwiony. Dokładnie. Dobra, szybki zapis. Pozbieram sobie od razu z tych szczurów co nieco. Zanim pozostałe mnie zwęszą. Myślę, że w kolejnym odcinku poszukam sobie, gdzie można okularki zdobyć i się tam po prostu udamy. Dobra, może trochę za często robię jednak te zapisy. Tam jeden chodzi na zewnątrz. A ja, spokojnie. Szczura akurat umiem jeszcze utuc. No. Ła, cholera jasna. Jeszcze mi brakuje, żebym umarła na szczurach, nie? Jeszcze nie trafiłam. Ej no, jakim prawem on mnie uderzył? Ale dobra, jak widzicie, Kaja sobie dobrze radzi. Sama go wybiła w sumie. Nawet te dwa. Dobra, został tutaj jeszcze jeden. Chodź. No. Dawaj. Dobra, bo nie mam wytrzymałości. Super. Jak widzicie, dużo expa nam wpadło za to zadanie. Nawet będziemy mieli w nagrodę jakąś skrzynię. Trochę kości też się przyda. Jeszcze nie mogę tego zrobić. No nie będziemy mieli skrzyni, bo nie mamy tyle. Wiecie czego? Nie mamy aż tak dobrze rozwiniętego otwierania skrzynek. Myślałam, że jednak coś zgarniemy z tego. Jednak nie. Dobra, nic już tutaj kompletnie nie leży. Oczywiście, że jeszcze leży coś. Parę eleksitu i kolejny eleks w czystej formie. Właśnie, przypomniało mi się. Podobno w tym momencie w grze, ogólnie w tej części, nie będziemy w stanie przerabiać napojów eleksowych jakby z jednych na drugie. Czyli tak jak w jedynce się dało na przykład napój mały eleksowy zamienić na duży, to tutaj tak nie jest. Więc możemy na spokojnie pić te wszystkie napoje. Mamy nowy poziom. I teraz ja naprawdę powinnam się zastanowić, pod kogo ja będę chciała grać. Oczywiście ogólnie mamy walkę, przetrwanie, postać, to wiadomo. Ale pytanie, czy będziemy chcieli grać Albem, czy będziemy chcieli grać Morkonem, Banitą, Klerykiem, czy może Berserkiem? Tutaj gdzieś jeszcze Berserkowie powinni być. Tak, tutaj minęłam Berserków. Berserkowie... to oczywiście czary. Wyzwalanie się. Konkretnie magia ognia. Pięść ognia, dokładnie. Albowie, no to mają czary lodu. Lodowa pięść, zamieć, uzdrowienie. Morkoni. Możesz zadawać obrażenia samemu sobie. Ale po co? Oczyszczenie krwi. Usuwa wszystkie efekty statusu. Że co? Możesz szybciej biegać. Witalność. Rytuał bólu. No to jeżeli byśmy grali pod walkę wręcz, to musielibyśmy dołączyć do Morkonów. No, w sumie nie byłoby to głupie.
Ewentualnie Banita, no to mamy dopalacze, klerycy. Okej. Okay. Plecak odrzutowy to wiadomo. Sprawa jest raczej prosta. No i teraz pytanie. Właśnie jak my to zrobimy? Berserk jest typowo pod magię ognia. Oczywiście to widać, prawda? Jeżeli chodzi o postać, no to mamy ogólnie te rzeczy takie związane z punktami nauki, doświadczony myśliwy, mól książkowy, ufność, adwokat, wyznawca. Rzemiosło, no to przede wszystkim będą nas trofea zwierzęce interesować. Widzę, że mogę się nauczyć na pierwszy poziom, więc będziemy musieli to zrobić. Górnictwo być może też. Hakowanie, no też by się raczej przydało, coś czuję. Chemia daje możliwość tworzenia dopalaczy i eliksirów. Kieszonkowiec, to może niekoniecznie. Otwieranie zamków, tak, potrzebujemy też na kolejne poziomy. Więc zręczność i inteligencja przydałoby się też iść. W przetrwaniu. Samotny wilk jest podobno bardzo fajny. Zwiększenie witalności i walka. Broni do walki wręcz. Granaty. Broń ciężka. No kurczę, powiem wam szczerze mówiąc, że nie wiem. Mamy też oczywiście broń dystansową, czyli łuki. To wtedy poszlibyśmy pod zręczność i inteligencję. Raczej przydałoby się to rozwiązać jakoś dobrze. Mamy siły 20, budowy 15. Inteligencji mam 25. I wydaje mi się, że moglibyśmy dać sobie plus 5 do sprytu i 5 do inteligencji. Ale przydałoby się rozwijać te wszystkie bojowe rzeczy. To mogę na przykład. Broń dystansowa też mogę. Jak wiecie, no ja łuki posprzedawałam, ale w sumie granie łukiem nie byłoby wcale takie złe, wydaje mi się. Uszkodzona tarcza tunelowa. Ewentualnie podwojownika z tarczą i z bronią. No, to jest szczerze mówiąc do zastanowienia się. Natomiast jeżeli chodzi o magię, no to mamy Alba i Berserków, a jeżeli chodzi o walkę wręcz, to Morkoni. Więc wydaje mi się, że i tak raczej jeżeli pójdziemy w to, no to będziemy szli raczej w Morkona z jednej strony, a z drugiej, no nie wiem. Wydaje mi się, że to kwestia tego, żebyśmy się raczej zastanowili. Jeszcze trochę czasu jest, możemy te punkty przytrzymać. Jeszcze. Czy ja mogę zobaczyć mojego zleceniodawcę? Tego zadania. Okej, ono mi się w teorii wykonało oczywiście. Nie chcę głównych. Tawar. Plaga szczurów. Widzę, że mi go nie zaznaczyła na mapie. To jest niedobre, bym powiedziała. I teraz tak. Musimy do niego oczywiście pobiec, żeby odebrać nagrodę. Muszę sobie też poszukać, gdzie można znaleźć jakichś nauczycieli do przetrwania, do walki. To też oczywiście będzie nam potrzebne. A to zwykły berserk, dobra. To też. Tutaj chyba gościu stoi. Czyli tam, gdzie stał. Zabiłem szczury. No co ty, naprawdę? O kurde. Nie wiem, jak ci dziękować. O, proszę. Weź to. W końcu mogę wrócić do domu. Dzięki. Dobra, czyli pierwszego questa mamy. Wydaje mi się, że z głowy. To co? Szukamy chyba Turnhildy, co nie? To może lepiej będzie, jeżeli sobie teraz już zmienimy faktycznie zadania. Przyjmij pracę od Turnhildy. Turnhilda jest po drugiej stronie. Zastanawiam, czy nie powinniśmy byli przegonić stąd wszystkich banitów? Co masz na myśli? Daliśmy im nasze pancerze, ubraliśmy w nasze ciuchy i pozwoliliśmy im doglądać sadzonek wszechserc. Ale to wciąż nie czyni z nich prawdziwych berserków. Po prostu nie wiem, czy należało dopuszczać tych głupców do naszych świętych roślin.
Kaja, nie żeby coś, ale ty się powinnaś cieszyć, że panowie się nawrócili, że tak powiem. Dobra, tak się przelazłam po tych polach, bo liczyłam, że coś może tu znajdę, natomiast raczej... To jak? Jesteś gotów, czy nie? Nie wiem. Sądzisz, że wystarczy nam zapasów? Tak, oczywiście. Wszystko inne zbierzemy sobie po drodze. A jeśli będą nas ścigać? Nikt za nami nie pójdzie. No chodźmy, krater czeka. No, w porządku. W drogę. Okej, widzę, że tutaj część osób chce uciec do krateru. Właśnie to zrobili. Dobra. Co to było? Okej, ziółko. No to niech będzie. Tutaj zwykli ogrodnicy. Chodźmy do Thornhildy od razu. Bochenek ogrodnika. Może się przydać. W jedynce trzeba było ich mieć 50, żeby oddać do zadania. Kaja, wybacz, ale to nie czas na rozmowę. O, tam są potwory. Lepiej odłóż tę broń. Chłopie. Czy się opamiętałeś, co? Chyba nie widzi chłop, że... Rogaty wilk. No, o Boże drogi. Kto go tak przysmażył? Może nie strażnika? Zabieraj. W końcu się opamiętałeś. Farszywa bestia. Ała, cholera. A to szakal. Dobra, niech oni go wybiją, bo ja nie mam siły w sumie. Okej, fajnie. Postanowił wziąć się za mnie mimo wszystko. Dobra, odbiegnę. Niech ten szakal się ze mną buja. Dwoje grabi. Co? Jeszcze wiaderko i dwoje pazurków z zeszłego tygodnia. I mówisz mi o tym dopiero teraz? Jak zamierzacie obrobić pole, skoro nie macie narzędzi? Czy to oznacza, że możemy chwileczkę odpocząć? Dobra, jak widzicie, uciekłam na dach. Niech oni się bawią z tym szakalem, bo ja nie mam zamiaru. Okej. Dobra, to co, może z Thornhildą najpierw? Właśnie z kimś rozmawiam. A teraz wracać do roboty. A ty? Nie lubię, jak mi się przerywa. O Boże. Radzę wyzbyć się tego nawyku. Poza tym, czego tu szukasz? I nie mów mi, że przydzielono cię tu do pracy. Nie przyniosłeś żadnych narzędzi. O co chodzi? Słucham. Chcę zarobić kilka kryształków. Rozumiem. W takim razie powiedz, co znaczą posucha, kwasowość i odporność na agrofagi. Czy to ważne? Ważne? Raczysz sobie żartować. I wyjaśnijmy sobie coś. Nie toleruję włóczęgostwa. Nie życzę sobie też bezcelowego łażenia wokół sadzonek. Więc nie zatrudnię cię jako ogrodnika. Dla ciebie znajdę inne zadanie. To będzie praca wymagająca siły. Albo to, albo żegnam. Niewiele oczekujesz od swoich ogrodników. Większość z nich była banitami. Zero etosu pracy. To śmierdzące lenie. Szkoda trudu, by ich szkolić. Nawet po dzieciach spodziewałabym się czegoś więcej. Taka jednak moja dola. W końcu zdołam nauczyć ich dyscypliny. Nie przesadzasz czasem? Potrafią trzymać broń. Pomogą nam w razie niebezpieczeństwa. Ale czy zasługują na zaufanie? Zobaczymy. Jak mogę pomóc? Ciągle się tu coś psuje, więc potrzebne nam zamienniki. Z Goliet co jakiś czas dociera sprzęt. Idź do fortu i poszukaj Lassego. Jest kowalem i zazwyczaj trzyma te narzędzia u siebie. To wszystko? Pewnie się trochę nachodzisz, ale w końcu je zdobędziesz. Czyli się tym zajmiesz.
Dlaczego narzędzia leżą u kowala, skoro służą do pracy w polu? Bo nie mamy tu murów. Wolimy nie kusić losu, ani złodziei. Przybory, które tu odkładamy, nie są warte złamanego kryształka. Chcesz jeszcze o coś zapytać, czy ruszasz niebawem w drogę? Dobra, no, dostaniemy jakąś zapłatę, może nie pytajmy o to. Dostarczę ci narzędzie. Tylko nie zasiedź się u kowala. Lubi sobie chlapnąć. I lepiej ostrożnie obchodź się z grabiami. Jeśli je upuścisz, łatwo się... Rozumiem. Gdyby zaczepiali cię strażnicy, powiedz im, że spełniasz moje polecenie. Przepuszczą cię. Muszę wracać, doglądać pola. Inaczej zostanie tu ogromny kompostownik. No dobrze, gra się automatycznie zapisała. Hej, wazeliniarzu! Tak, do ciebie mówię. Podejdź no. Że co? Po co gadałeś z tą staruchą? Pracując dla niej działasz na szkodę ogrodników. Chcesz się bić? Czy ty wiesz, z kim rozmawiasz? Ledwo co przylazła, już został pupilkiem. Nie przepadamy tu za takimi jak ty. Może nie jesteś takim dupkiem, za jakiego cię uważaliśmy. Kto wie, a nuż nawet się polubimy. Kopsnij nam kilka kryształków na ciepły posiłek. Proszę, zjedzcie coś porządnego. Ty tak serio? Dzięki, gościu. Jax. A? Co? Tak się nazywam. A, tak. Dzięki, Jax. Przekażę to ogrodnikom. Mamy u ciebie dług. Strzała. Świetnie. Nie zaczynaj, bo... Świetnie. Okej, widzę, że Kai się podobało. Dostawa narzędzi. No dobra, czyli co, chyba łatwiej będzie się tepnąć od razu pod fort. No teraz to już musisz mnie, chłopie, przepuścić. Już nie ma innej opcji. Ach, znowu ty. Torhilda przysłała mnie po narzędzia dla Lassego. No to nic z tego. Goliet nie dostarczyło nam tutaj żadnych narzędzi. I raczej nie zamierza. Powiedz jej, że będzie musiała sobie ich poszukać gdzie indziej. Czyli mnie nie wpuścisz? Bingo. A nie wpuścisz mnie? Co? Za dużo mi nie... Żartujesz sobie? Co? Czyli się nie dołożysz? Wow. Serio? Ach. Chyba chciał wejść z Kają, dobra, nieważne. Trochę przeklikałam, bo liczyłam, że nie dostaniemy nic nowego. Dobra. Okej, ja muszę teraz do niej wrócić z powrotem. To wiecie co, może na skróty? Tędy na przykład? Dobra. Trochę się potkłam o własne nogi, ale to nic. No, gdzie jesteś niby? O co chodzi? To te sadzonki, musimy je za dnia czy nocą? Czy ty w ogóle słuchasz? Wiesz, co to znaczy słuchać? Mówiłam już tyle razy. Myślałem, że jeśli... Wątpię, by twoje myślenie w czymkolwiek pomogło. Z Goliet nie przyszły żadne narzędzia. Co? Kto tak powiedział? Gardar, jeden ze strażników. Świetnie, to chciałam wiedzieć. Jak mamy zadbać o sadzonki, skoro brak nam podstawowych narzędzi? Ciągle jakieś nowe problemy. Jakoś się z tym jednak uporam, jak zwykle zresztą. A co do ciebie? Jeśli zamierzałeś przejść tędy do fortu, to zapomnij. Mimo to nie chcę być niewdzięczna, dlatego dam ci radę. Rozpocznij współpracę ze Złomusiem. Dzięki jego zleceniom zawsze zdołasz ominąć strażników. Kieruj się na południowy wschód od pól. Jego śmietnisko znajdziesz na końcu kanionu dzielącego fort.
Nie jesteś taki bezużyteczny, za jakiego cię uważałam. Może niewiele zdziałałeś, ale to nie twoja wina. Okej. Muszę doglądać pult. Okej, widzę, że Thornhilda jest dla nas miła w przypadku do swoich innych pracowników. Dobrze, w takim razie... Jezu, czy te misje główne mogą być tutaj... Mogą być zamknięte, wow. Wstęp do fortu, przyjmij pracę od Złomusia. Okej, Złomuś jest tutaj, to na spokojnie się, myślę, do niego przebiegniemy. Fajnie, że pojawia się Złomuś. Oczywiście Złomusia powinniśmy znać z pierwszej części. Wtedy jego wątek nie był rozwinięty za bardzo. Mam nadzieję, że teraz będzie inaczej. Z tego, co kojarzę, wtedy jedyne, co z nim robiliśmy, to układ odnośnie handlu narkotykami. Raczej dopalaczami. Ojej, bombno zwierzę i szczuromasy. Dobra, wolę chyba takiego szczuromasa najpierw pobić. Okej, widzę, że was jest tutaj parę. Kaja sobie raczej poradzi, no bez przesady. Witam. Okej, ona się chyba z bombą zwierzę biła. Okej. Bąblozwierz, ale duży ten bąblozwierz się wydawał. Okej, okay, Kaja została zatruta z Kogit. Czegoś jeszcze nie przeszukałam. Ach, ciebie. Dobra, zapisałam grę, zapisałam. To co? Dobiegniemy. Kaja, nic ci nie będzie, spokojnie minie. Okej, okay, kolejne potworki. Te mąblo zwierzę zatruwają. Ojej, niedobrze jest. Dobra, musimy się troszeczkę wyleczyć. A to Kaja, dobra. Przez chwilę się zastanawiałam, ktoż to. Może pomówić o tych skałach z Fenrisem. Dobra. Pięknie. O, chciałam go trafić. Spójrz na nie. Wyglądają, jakby zaraz miały się zawalić. Robotnicy Złomusia nie powinni się zamartwiać, czy coś nie spadnie im na głowy. Chcesz iść do niego już teraz? Nie trzeba. Sama się tym zajmę przy okazji. Nie musicie przy tym... O mój Boże! Co to jest? O matko boska. Jax, może lepiej nie. Co to za bydle? Widzę, że chyba od lepszej strony to nie mogłam wleźć do Złomusia. Ojejku, dobra. Przejdę jakoś tędy. No nie za bardzo chyba. O matko, Jax, proszę cię, nie rób tak. O kuźwa. Chyba się właśnie wpierdzieliłam w niezłe gówno, nie? Dobra, musimy przejść jakoś górą, no. Nie da rady. Fuck, man. Gdyby tak... Tędy na przykład. Okej, widzę, że on się bije ze Złomusiem, chyba.
Okej, okay, prawie go ubito. Gościu go zabił. O Boże, taki zwykły ogrodnik mu tak wpierdzielił. Dobra. Okej, okay, tutaj jakiś ala magazyn. Ogrodnik. Dobra, chyba powinnam iść do samego w sobie złomusia, a nie się tu kręcić. Więc zróbmy to może. Tutaj wszędzie sami ogrodnicy. Złomuś jest tutaj na dole. Audiodziennik. Co oni są, kurwa, poważni? Najpierw ta cała Torhilda wyrzuciła mnie z pracy w polu i kazała zbierać żelastwo z pieprzonym złomusiem, a teraz stąd też chcą mnie wykopać. Ja pierdolę! Jakby tego było mało, muszę się słuchać tej takiej mędy jak złomuś. Przecież to właśnie ja! Dawno temu wywaliłem go z fortu za podkradanie do palaczy. Głupi ćpuń. Jeszcze szczury! Ten to też jest... Jakim... cudem ten spierdoleniec został tu szefem! Spale mi się to nie mieści i dłużej tego nie zniosę! Ej, Willy! Chłopaki na ciebie czekają. Idziesz z nami do kopalni, gotowy? Tak, czekajcie! Willy? Czy on naprawdę tak do mnie właśnie powiedział? Chyba najwyższy czas zorganizować tu jakąś masakrę. O kurde, nie wiem czy pamiętacie Williama. Z tego co pamiętam, to był książę. Znaczy, książę William? Nie, ale on podsługiwał... Boże, podchodził pod Logana oczywiście. Dobra, myślę, że na koniec jeszcze możemy pogadać ze złomusiem. Zobaczymy, co wyjdzie z tej rozmowy. Co takiego? Wolne żarty. Przecież to Jax, a niech mnie. Pamiętasz mnie? No jasne. Jesteś draniem, który próbował mnie przymknąć za kradzież dopalaczy doktorowi. Nie tak łatwo zapomnieć kogoś, kto chce cię zapuszkować. Jak leci? Nie gniewasz się na mnie? Co? Nie wygłupiaj się, synu. Uratowałeś mi wtedy życie, wiesz? Przez ciebie nie dorwałem się do żadnych dopalaczy. Byłem strasznie wściekły, szkoda słów. A spójrz na mnie teraz. Zbroja i w ogóle stary złomuś wyszedł na prostą, chociaż nikt się tego nie spodziewał. Co ja tam będę pierdzielił? Co u ciebie? Dołączyłeś do berserków? To była najlepsza decyzja w moim życiu. Kiedy szczur doszedł do władzy, nie zapomniał o złomusiu. Co to, to nie. Uczynił mnie odpowiedzialnym za to całe zaopatrzenie materiałowe. Tak to przynajmniej nazywa. A więc szczur jest teraz szefem. Co go podkusiłoby dać ci takie zadanie? Zabawne. Też się nad tym zastanawiałem. Widocznie uznał, że warto na mnie polegać. Nigdy nie zalazłem mu za skórę. Na pewno znaleźliby się lepsi kandydaci na to stanowisko, ale nie narzekam. Teraz robię to, na czym znam się najlepiej. Zajmuję się śmieciami. Pilnuję, by w kuźni nie skurczył się zapas metalu, a żółtodziobów uczę wydobywać żelazo z gór. Czy pomożesz mi dostać się do fortu? Co? Te chuje nie chcą cię wpuścić? Mówią, że muszą mieć dobry powód. Słabo. Niech pomyślę. O, chyba da się załatwić. Gdybym cię zatrudnił, kłopot by zniknął. O czym dokładnie mówimy? Potrzebuję w kopalni paru skurczybyków. Od dawna nie dotarła też żadna dostawa. Sprawdź to, co? Wybadaj, dlaczego się tak opieprzają. I pomóż im, jeśli napotkali jakiś problem. Zrobisz to dla złomusia? W porządku.
Naturalnie. Mogę popracować w kopalni. To mi się podoba. Idź na południowy wschód. Za Wszechserce. Kopalni nie przeoczysz. To wielka dziura w zboczu góry. Wróć, jak czegoś się dowiesz, dobra? Nauczysz mnie czegoś o górnictwie? O, jasne, że tak. Co chciałbyś wiedzieć? Okej, okay, uczysz też otwierania zamków na dalsze poziomy. Twórca broni, tworzenie amunicji, górnictwo, twórca granatów i gniazdo na kamienie. No, chwilowo nas to nie interesuje. Moi drodzy, wydaje mi się, że to będzie odpowiedni moment na zakończenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was oczywiście do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja za chwilę będę już lecieć montować dla Was ten materiał. Natomiast chciałam się najpierw jeszcze przejść tutaj w te okolice. Zobaczyć, gdzie mnie to zaprowadzi. I czy nie będzie gdzieś tutaj blisko jakiegoś teleportu, bo bieganie do Złomusia przez, jakby wiecie... A to jest drugie wejście do fortu. Okej. Okay. Głowa służy ci tylko za stojak na czapkę? Powiedziałem, że tędy nie przejdziesz. Mówię ostatni raz. Idź pogadać z Gardarem na północny zachód stąd. Spoko. Fajnie, że KS tam weszła. Okej, okay, czyli to jest po prostu drugie wejście do fortu. No trzeba przyznać, że fort jest naprawdę duży. Chociaż nie wydawał się aż tak wielki, no ale dobra. W sumie byliśmy w miejscu, gdzie są tylko pola, więc no dosyć możliwa sprawa. Ale, o matko, ale nie powiem, że miło by było, jakby jakiś punkt teleportacyjny tutaj się znalazł w okolicy. Natomiast, no nie widzę nigdzie, na razie. Dobrze, moi drodzy. No to tak jak mówię, wydaje mi się, że to już będzie na tyle. Jeszcze na szybko sprawdzimy sobie... Czy tam jest troll? Tak. Chciałam powiedzieć, że na szybko sobie sprawdzimy, co tutaj można znaleźć. Okej. Okay. No dobra. No dobra, już nie przedłużam. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Słyszymy się w kolejnym materiale, gdzie będziemy wykonywać zadania dla Złomusia, bo na pewno na jednym nie poprzestaniemy. Na pewno też zleci nam ich więcej. Trzymajcie się i cześć!